Strzała nie dawaj tego Nie, to wyrazu. jest, ja pokazuję Państwu herb lis odmianą, światopełk zawadzki i... Światopełków zawadzkich. Tak, światopełków zawadzkich. Rodu światopełków zawadzkich. Tak, herb lis odmianą i jak się w Google'ach wpisze światopełk myślnik zawadzki... I mi dopisz, że, to... że takiego herbu nie pożąda ten Marek. No, to jest, tutaj pokazuje się taka osoba, która nie ma żadnego związku z tego herbem. Marek. Tak. Marek Światopełk. Światopełk myślnik zawadzki. Które nie ma nic wspólnego z tym herbem. I ma stronę na Wikipedii, tak. Ta osoba. Pojawiła się w tym stroju na Marszu Niepodległości w 2011 roku, czyli to już 4 lata. Bez okazania herbu. O, bez okazania herbu i tak to wygląda, proszę Państwa, w internecie, że po wpisaniu do najpopularniejszej wyszukiwarki, czyli Google, światopełk myślnik zawadzki, hasła, pojawia się ta osoba i nikt inny, tylko, bo potem już proszę zauważyć, w następnej kolejności mamy zupełnie co innego. Światopełk lepszy niż Kononowicz, no to już są po prostu kpiny. No po prostu ta osoba, ten pan Marek Świętopełk. Świętopełk, Światopełk, dwa razy powtarzę. To no jest... tu przypisane przez M, Świętopełk, Światopełk Zawadzki. On doprowadził do skompromitowania tego tak. nazwiska, tak. bo o tym herbie. No, nie dowiecie się Państwo w internecie, bo ja wczoraj szukałam herbu Światopełk Zawadzki, właśnie tej odmiany, lis odmianą i nie znalazłam nic. Zupełnie jakieś inne herby, niezwiązane z tym nazwiskiem, a, jak a tutaj nie wpisując herb, czyli tylko hasło Światopełk myślnik Zawadzki, pojawia się właśnie tutaj Marek w tym stroju. I zaraz potem rodzina króla z Norwegii. I to, co mnie osobiście cieszy, to Jan Zbigniew Potocki się pojawia z żoną. Ale on mnie się, ten Potocki się pytał o tego Marka, mnie. Ja mówię, to dla mnie też oszczaple. Ja z nim rozmawiałem z Potockim na ten temat. Jan Zbigniew Potocki z żoną podczas pogrzebu Juliusza Nowiny Sokolnickiego. I portal Polityka się tu zasłużył. Proszę zobaczyć. Ale co znowu się pojawia? I to jest internet, proszę Państwa. To jest niebezpieczeństwo, że takie dezinformacje, samozwaniec, czyli osoba Jan Zbigniew Potocki, któremu Juliusz Nowina Sokolnicki przekazał Urząd Prezydenta, mam swój sposób. Perfekcyjną skórę. Moja skóra wymaga... Reklamy oczywiście nie będziemy puszczać, ale z powodu samozwaniec, z powodu tego, bo tutaj inteligencja tego portalu, tej wyszukiwarki polega na tym, że podobne do siebie hasła, identyczne, a później w drugiej kolejności podobne i w kolejności już następnej jeszcze bardziej mniej podobne, ale jednak podobne. I proszę zauważyć, na jakim to jest, w jakiej to jest zbieżności samozwaniec. A to nieprawda, bo Jan Zbigniew Potocki nie jest samozwańcem. No ale oni specjalnie to zrobili. No specjalnie, i się pytamy, kto to robi, że sobie tutaj stoją, brylują królowie Norwegii. Kto to zrobił? Może fotomontaż. Nie, no to są... wielkie siły, które działają w internecie, żeby skompromitować Polaków, żeby ośmieszyć Polaków, że proszę bardzo, król Norwegii może sobie stać w pełnym mundurze i z tymi tu wszystkimi orderami i tak dalej, i z żoną, i z cała rodzina, a... Prezydent Komorowski bryluje właśnie tutaj też.
No czyli ta jego żona straszna. No proszę, ta straszna żona. I tak się kompromituje naród polski, że to się tutaj tak wszystko razem miesza. I że takie osoby jak ubecka dynastia Szczynukowiczów i Komorowskich po prostu reprezentował 5 lat Rzeczpospolitą, no, ten osobnik i ta osobniczka UB. Żydzi wszystko oczywiście. I to jest bardzo przykre. Tu jeszcze raz się pojawia chyba zdjęcie. Narodowe i to Narodowe Święto Niepodległości. I ten się tutaj pojawił. Świętopełk na tym Święcie Niepodległości. Święto Niepodległości, wokół Święta Niepodległości dzisiaj też weszłam w konflikt z samym Oparą, dlatego że ojciec założyciel Neon24, na którym bloguję, chwali się, ten pan Opara, chwali się, że on właśnie Marsz Niepodległości, posłuchajmy, co ojciec założyciel, tenże Opara, właśnie się tym szczyci, że on 255 wejść, to jest właśnie ten Opara. Posłuchajmy chwilę. On ma, no właśnie to jest ojciec założyciel portalu neon24.pl, którego jestem blogerem. I on tu nawiązuje, że on dołożył się, pewnie finansował i pewnie wpływy swoje wykorzystywał, żeby ten Marsz Niepodległości. Jak bardzo sytuacja w Polsce jest niewłaściwa. Ja większość swojego życia żyłem w demokracjach, w krajach demokratycznych, w krajach, gdzie obowiązuje prawo. Równość, tylko jakie, jakie, Polska naprawdę jest, jaki Marsz Niepodległości? Dziwnym, niezrozumiałym i niewątpliwie krajem, bardzo skomplikowanym krajem bez prawa. Jaki Marsz Niepodległości, pan Opara, pytamy się finansowo. A czy ty wiesz, kiedy te 11, kogo? Czy ty wiesz, kiedy 11 listopada było ogłoszone świętem? Kiedy? Ten może ustanowić prawo. Natomiast czy ty wiesz, kiedy 11 listopada, drugą rocznicę Konstytucji 35 roku? Drugą rocznicę Konstytucji 35 roku, 11 listopada jest świętem państwowym. Czyli od 37 roku. Tak, 23 kwietnia i to też warto jest dobrze. Założony był po to, żeby zmienić właśnie rzeczywistość w naszym kraju. No mógłby się pan Opara następnym razem odnieść do herbu Światopełk Zawadzki. Bo tak jak ten pan tutaj występuje, agent Ryszard, w takim, że zauważyć, jakie ambiente. Nie jest tak prawdziwie obywatelski i niezależny. Dlatego powstał nowy. Niepospolite. Pan wygląda na pana, który ma dosyć dużo pieniędzy. Tak się w każdym razie tu prezentuje. A więc taka osoba jest w stanie. O herbach na pewno co nieco powiedzieć. Skoro tak z góry patrzy na nas. No jaki marsz właśnie. Ale jaki to marsz jest? Okazał się równocześnie olbrzymim sukcesem medialnym. W krótkim okresie czasu mieliśmy prawie... No dla mnie to jakoś się wiąże. To się wiąże jedno z drugim po prostu. Że ośmiesza rodzinę Światopełk Zawadzki, ród Światopełków, taka osoba i ona tutaj jest... Niczym się nie legitymuje. Dlatego też natychmiast pojawił się atak i reakcja. To jest znowu ten hrabia Potocki się. I Juliusz Nowina Sokolnicki, no jest. No. Po prostu w internecie jest bardzo dużo dezinformacji.
siłę, potencjał i potęgę ewentualnie nowego ekranu. Dlatego też zaczęły się pojawiać rozmaite... I być może od pana tego, Ryszard Opara, dowiedzielibyśmy się trochę o... Co jest to, co powiązań, dalej. Tak, na razie. Dziękujemy. Kolejna część za chwilę.